Cześć, ja jestem Pyszy Miec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z serii Programowanie w Bacie. I dzisiaj zajmiemy się trzema poleceniami, które już wypisuję w notatniku. Będą to polecenia CLS, Solr i Team, czyli dzisiaj nie będzie żadnych operatorów, chociaż dodamy sobie jeszcze jedno polecenie help i nie. To na tyle by było, bo CMD już było. I zaczynamy. Ten odcinek powinien nosić tytuł Upiększ to. Bo to będzie dotyczące upiększania bata, co jest niemożliwe. Ale małpa echo off, co wiemy z poprzedniego odcinka. Pierwsze polecenie, echo. Echo. Ups. Spacja musi być głosem. Echo. I teraz robimy echo. Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować. I teraz tutaj pauzę 0. I czyli to jest tak, pausę, jak ja to nazwałem. Oto. I teraz dalej chcemy, żeby to się wyświetliło. Ale chcemy, żeby tutaj już tego nie było, żeby ekran się wyczyścił między tym czymś. Żeby tutaj był wyczyszczony ekran. Czyli posłuży nam do tego polecenie CLS. Jak tutaj mamy, polecenie CLS służy do czyszczenia ekranu. Sprawdźmy, jak się sprawuje. Zrobimy to za pomocą wiersza polecenia, czyli CMD. Wpiszmy tutaj echo. Echo dla. Echo dla. Echo dla. Echo dla. I teraz wyczyśćmy to. CLS jump. Możemy też wpisać tutaj w wierszu polecenia małpa echo off. I tutaj CLS. I teraz mamy już taki czysty ekran, w którym wpisujemy polecenia, na przykład echo bla, nie? To jest pierwszy ze sposobów. Zapiszmy ten plik i sprawdźmy, jak działa. Aha, przepraszam jeszcze. Nie dodałem pauzy na koniec. Zapisz jako odcinek drugi, program pierwszy. O kurde. Widzicie? Działa. Jej.
Jako, że trochę wolno mi to idzie, to od razu przejdę do kolejnego polecenia, którym jest kolor. W jaki sposób to wszystko pokolorować? Albo jeszcze polecenie help. Uruchomcie sobie wiersz polecenia. Robicie to Windows RCND.exe, jak już przypominam. I wpiszcie tutaj sobie help. Wyskakuje Wam lista wszystkich poleceń, które są dostępne w bacie. Ja Wam pokażę zdecydowaną mniejszość z nich. Wpiszcie sobie teraz help, color, albo coś w tym stylu. I tutaj macie takie coś. Taką tabelkę fajną. Hop. I teraz spójrzcie. Polecenie. Dodamy sobie tutaj polecenie color. Podajemy kod koloru. Kod koloru ma dwa znaki. Jest to albo litera od 0 do 9, albo cyfra od 0 do 9, albo litera od A do F. Czyli dodajmy sobie na przykład kolor 1, 5, 15. I sprawdźmy, jak nasz program zadziała. Spójrzcie, mamy kolorowy ekranik. Proponuję, żebyśmy zmienili po tym CLS-ie, dodali polecenie kolor, żeby był inny kolor, na przykład 86. Zobaczymy, jaki to jest kolor. O, taki. Pięknie to idzie. Można tam sobie sprawdzać. W tym tutaj. Więc ja tutaj sobie odhaczę, że zrobiliśmy CLS-a, kolora, helpa. I jeszcze zostało nam jedno polecenie, którym jest polecenie time. Akurat będzie czasu. Zerknijmy na notatnik. Zamknę się. Hop. Dodajmy polecenie time, później po tym. Time. No, to chyba było tak, to działało, nie pamiętam już. Zerknijmy. Spójrzcie. Dzisiaj, teraz jest 20:47. Dziękuję. Mam ogórka. Pojawia nam się, że teraz jest 20:47 i 8 sekund i bla bla bla. I możemy tutaj podać nowy czas. Jeżeli nie chcemy, to naciskamy Enter. To oczywiście nie jest teraz 27, tylko 13 coś, nie? Tylko mój zegarek jak zwykle super działa. No, to by było na tyle. Wejdźmy teraz tutaj w notatnik i przeczytajcie uważnie to, co wam napiszę.